RMFM FM po południu. Gość w studiu radia UWM FM, pan Wojciech Borkowski, którego dziś będziecie mogli zobaczyć w Chili Barze o godzinie 19. Witam, panie Wojtku. Witam. Brazylijska przygoda. Taki tytuł nosi dzisiejsze spotkanie, więc no nie ma możliwości, żebym zadała inne pytanie. No czemu Brazylia? Bo to piękny kraj. Brazylia kojarzy się z plażami, Brazylia kojarzy się ze słońcem, Brazylia kojarzy się z Amazonką, zielenią, egzotyką w ogóle, więc dlaczego nie? Przede wszystkim Brazylia. A widział pan to słońce, zieleń, Amazonkę? Amazonki niestety nie, bo na to trzeba specjalnego przygotowania, natomiast te najważniejsze miasta Brazylii i te plaże brazylijskie jak najbardziej. To może powie pan, jakie to miasta? Więc ja swoją podróż rozpocząłem z Mediolan, Warszawa, Mediolan, Mediolan, San Paulo, Wodospady Iguazu, Rio de Janeiro, Porto Seguro, Salvador. I wszystko w 10 dni. Dobrze, skąd pomysł, bo od tego powinnam zacząć, skąd pomysł na tego rodzaju wyprawę? Pomysł zawsze gdzieś mi kwitł w głowie, żeby ten kraj odwiedzić. Ameryka Południowa ciągnęła. No jest to egzotyka, jest to inny kraj, inny kontynent. Zawsze mi kwitło w głowie, żeby odwiedzić Brazylię. Więc jeśli się zdarzyła okazja, okazją były dość tanie bilety, trzeba było skorzystać. No to jaka cena? Komplet przelotu, 10 dni pobytu, przeloty do Brazylii, w Brazylii przeloty kosztowały mnie circa about około 6 tysięcy złotych. No proszę, i w 6 tysiącach złotych zamknął się pan w 10-dniowej wyprawie, zobaczył pan m.in. bardzo znane wodospady. Było warto? Tak, oczywiście. Było warto. Sam pobyt wspaniały, przeżycia wspaniałe, widoki wspaniałe. Pomimo w przedostatnim dniu jednej malutkiej takiej ryski na pobycie, jednak uważam, że było warto. Ale nie było to nic złego. Siedzi pan naprzeciw mnie, wszystko wydaje się okej, także... To znaczy, na zdrowiu nie ucierpiałem, natomiast ucierpiałem na kieszeni, w kieszeni, tak? A, rozumiem. Dobrze, rozmawiamy o wyprawie, natomiast chciałabym podpytać pana o to, jak się pan do tejże wyprawy przygotowywał? Przygotowania dwutorowo, tak? Pod względem zdrowotnym należy się zawsze zabezpieczyć i przyjąć odpowiednie szczepienia. Nasza służba zdrowia oferuje tego typu szczepienia w zależności od kraju, do którego się wybieramy. Odpowiednie szczepienia są zaliczane co do kraju i należałoby się zaszczepić. I druga kwestia to jest planowanie. No, moja wyprawa była 10-dniowa, planowałem zwiedzić kilka miejsc w Brazylii, więc trzeba było się do tego przygotować. Trzeba było się przygotować pod względem logistycznym, to znaczy zabukować sobie jakieś miejsca noclegowe, gdzieś obliczyć jakieś pobyty, przeloty i tak dalej. No teraz w dobie internetu wszystko jest to możliwe, wszystko jest to łatwe i przyjemne, także bezproblemowo. A miał pan tam jakiegoś znajomego, który panu pomógł? Czy rzeczywiście sam od początku do końca jadę w nieznane, nie wiem co mnie czeka, ale chcę jechać, chcę zobaczyć? No taka jest właśnie idea. Nie jechać do kogoś znajomego, kto cię przyjmie, oprowadzi i pokaże ci wszystko, a jechać właśnie w to nieznane. Poczuć te troszkę adrenaliny, te trochę niepewności, tą taką... jakby to nazwać, no iskrę taką gdzieś nieznanego takiego, poczuć się trochę odkrywcą. I to była iskra? Oczywiście. Każdy wyjazd, każda wyprawa gdzieś w nieznane, samotna wyprawa, wyjazd w nieznane do nowego kraju daje taką iskrę, daje taką niepewność, daje takie poczucie przygody. To jest wspaniała rzecz. Kto tego nie spróbował, powinien to zrobić.
ale ta przygoda wiąże się też z wieloma niebezpieczeństwami. Na co był pan narażony? Tak, no Brazylia niestety słynie z tego, że jest krajem, w którym jest duże ryzyko napadów, duże ryzyko kradzieży, duże ryzyko rozbojów. No i tak jak zaznaczyłem na początku, niestety również mi zdarzyła się taka kwestia. Przez całe 5, 6, 7 dni mojego pobytu byłem mocno, że tak powiem, nastawiony na to, żeby być uważnym. Natomiast przedostatni dzień, jak gdyby ta moja uwaga gdzieś umknęła i niestety straciłem telefon. Ale wrócił pan cały, mam nadzieję, zdrowy. Jedyne, czego mi szkoda, to tych wszystkich filmów, które były nagrane na tym telefonie. Telefon rzecz nabyta, prawda? Można kupić drugi. Natomiast te wspomnienia, te filmy, które były ponagrywane, te zdjęcia, które były na telefonie... No tak, 9 dni nie da się odtworzyć. Natomiast chciałabym właśnie wrócić do tych 9 dni, a między innymi wodospadów. Jaki to widok? Wodospady, wspaniała rzecz. To był mój chyba drugi czy trzeci dzień pobytu w Brazylii. Drugi dzień pobytu w Brazylii. Na trzeci dzień wybraliśmy się właśnie na tą wycieczkę, na te wodospady. Wspaniałe widoki. Niesamowity. Ja nie skorzystałem również z takiej wycieczki helikopterem nad tymi wyspadami, więc i z góry to wszystko widziałem. Naprawdę 7. cud świata. Tak jak został zakwalifikowany jako 7. cud świata, jest to 7. cudem świata. Podstawowa rzecz do zobaczenia, podstawowe miejsce do zobaczenia, będąc w Brazylii. Dobrze, to wiemy, że warto wodospady zobaczyć, natomiast czy warto poznać tamtejszą ludność? Tak, ludzie są bardzo przyjemni, bardzo mili. Mieszkałem u kilku gospodarzy, u kilku Brazylijczyków. Naprawdę są przyjaźni, naprawdę są otwarci. Chcieliby ci rąbka nieba uchylić. Jedyny problem, jaki jest w Brazylii, to niestety trudność w porozumiewaniu się, tak? Brazylijczycy... Hiszpański? Portugalski. Portugalski, proszę. Hiszpański bardzo blisko, ale niestety nie do końca można się porozumieć, ale nie precyzyjnie, powiedzmy tak. Angielski bardzo słabo, tylko niektóre osoby. Włoski właściwie nie. Choć spotkałem grupę Brazylijczyków, którzy byli zafascynowani włoską kulturą i krajem, jako Włochami jako takim, i między innymi z nim się również spotkałem w Rio de Janeiro. A różnica między mentalnością Brazylijczyków a taką mentalnością europejską, albo mentalnością Polaków może, bo my też się od tych Europejczyków różnimy. To taka jest różnica jak między polską zimą a brazylijskim latem. To tak? Tak, no Brazylijczycy lekko podchodzą do kwestii życia, tak? Lubią bawić się, lubią przebywać na plaży, lubią być w grupach. No u nas to nie do końca jest tak. U nas nie ma tej takiej ekspansji, takiej otwartości. 10 dni w Brazylii. Czemu warto wybrać się do Brazylii? Bo rozumiem, że warto. Tak, jak najbardziej warto. Przyroda. Ludzie, jedzenie też warte jest skosztowania. No i te wszystkie widoki, to jest to. Mówił pan o tym, że Brazylia była jednym z celów. Jakie są inne? No ja w swojej liście wytyczyłem kilka takich państw, które chciałem odwiedzić. A może pan uchyli się rąbka tajemnicy? Mówimy, dlaczego nie? Niektóre już zrealizowałem, być może te plany się zmienią, ale w tym momencie następnym krajem, do którego chcę się wybrać, jest Kuba. Czyli tak za kilka miesięcy, czy za kilka lat przyjdzie pan do studia radio UWMFM i opowie, jak tam w Kubie? Nie będę tak długo czekał. Już gdzieś może luty, może marzec, może styczeń. Czyli tak co rok kolejna wyprawa. Oczywiście, koniecznie. Nie wiadomo, czy dożyjemy następnych lat, tak? No ale wiadomo, że warto. Warto wyjeżdżać. Zdecydowanie. I własnej wyprawy panu życzę. Dziękuję serdecznie. A was zapraszam dziś o godzinie 19 na brazylijską przygodę Wojciecha Borkowskiego. Panie Wojtku, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję również i zapraszam.